Joe Gardner to jest taki facet, który ma wielkie serce do muzyki, uczy tej muzyki w szkole. Równocześnie widzimy go na samym początku filmu, jak dostaje propozycję, dzięki której może spełnić swoje wielkie marzenie. I historia tego faceta jest fascynująca i cały ten film opowiada w dużym skrócie o nim. Ale co za tą historią się kryje? Zachwycony jestem, ponieważ w tym scenariuszu twórcy postanowili opowiedzieć o najtrudniejszych sprawach tym najmłodszym. I powiem Państwu tak z ręką na sercu, to nie jest skierowane tylko do najmłodszych. Historia, ścieżka jakby wyobraźni twórców jest tak niesamowita, że fascynuje zarówno dorosłych, jak i młodych. I wszyscy to odczuwaliśmy w studiu podczas pracy. A jak już jesteśmy przy temacie studia, to muszę powiedzieć Wam tak. To była najpiękniejsza z moich dubbingowych przygód. Jak ostatniego dnia przyjeżdżałem do studia, to strasznie żałowałem, że ta przygoda już się kończy. Więc Co w duszy gra jest w tym momencie moim wielkim faworytem, tym bardziej, że twórcy wcześniej zrobili W głowie się nie mieści. Film, który podbił moją wyobraźnię i do dzisiaj jestem jego wielkim fanem. Więc zapraszam.